Witajcie kochani, z tej strony Maciek, to jest kanał Nowe Lego, ja zapraszam Was na kolejną recenzję na moim kanale. Dzisiejszym zestawem jest zestaw o numerze 76204 i Czarna Pantera oraz mech, którym się tutaj porusza oraz nim walczy. 125 elementów, 45,99 katalogowo trzeba zapłacić, żeby dostać ten set. Otwieramy pudełko i otwieramy zestaw. Tak luźno mogę powiedzieć, że z tych wszystkich trzech mechów, które dostaliśmy z tego rzutu, ten podoba mi się najmniej. No ale przekonamy się o tym, jak otworzę, złożę i zrecenzuję ten zestaw. Także zapraszam, zostańcie ze mną. Czarna Pantera czeka na otwarcie oraz złożenie. Nie będziemy zbytnio przedłużać. Tył pudełka prezentuje się w ten oto sposób. Szybko otwieramy pudło. Wysypujemy zawartość. Dwa woreczki. Instrukcja, mały format. Ja zabieram się za składanie, a my widzimy się za moment. No a tak prezentuje się mech Czarnej Pantery. Kolorystycznie bardzo ładnie to wygląda, zaraz sobie wszystko to zobaczymy. Również moje odczucie co do figurki. No i cóż, nie przedłużamy, tylko lecimy z tematem. Najpierw zajmiemy się mechem. Mech w kolorze czarnym, oczywiście z domieszką fioletu oraz odcieni szarości. Co do tego, jak wygląda, no to sami widzicie, co tutaj mamy, no jak to wygląda. Jeżeli chodzi o samego mecha, mamy nadrukowany element, co już jest plusem, czyli mamy tutaj tą płytkę tutaj nadrukowaną, jeżeli chodzi o ten tors mecha. Co do wyglądu, wygląda dość pokracznie. A czemu? Ano temu, że jeżeli zobaczycie, ma tutaj te szpony, które wyglądają naprawdę kozacko i fajnie to się prezentuje i tutaj daje propsik, ale zobaczcie na jego stopy. Ma wąskie stopy, no i wygląda to dość tak komicznie i przerysowanie, jak się patrzy na niego z frontu. Można byłoby, nie wiem, jedną płytkę szerzej zrobić, żeby to było takie podwójne, no i żeby te stopy miały, powiedzmy, ręce i nogi. Tak to prezentuje się tutaj dość komicznie, aczkolwiek mimo wszystko jest w miarę stabilny i możemy sobie tego mecha ustawiać i kombinować z jego upozycjonowaniem. No i właśnie, wracając do kulek, które tutaj królują, jeżeli chodzi o kończyny, możemy sobie, o właśnie, szpon odpadł, także musicie też uważać podczas zabawy, aczkolwiek nie jest to tak, że jest bardzo jakoś słabo, jeżeli chodzi o te szpony, one się fajnie tutaj otwierają i zamykają i nie ma czegoś takiego, że odpada całkiem szybko. Oczywiście możemy sobie go ustawiać w różnych pozycjach, tutaj te kulki działają bardzo dobrze i jakby set też jest w miarę stabilny. Możemy sobie go ustawiać na przykład w takiej pozycji oraz w wielu, wielu innych. W kolanach się skręca, raczej wygina, w udach również, ręce bardzo są tutaj i ramiona mobilne, więc wszystko jak należy. Żeby dostać się do środka, musimy odchylić oczywiście ten oto korpus. Wrzucamy sobie Czarną Panterę, zamykamy, oczywiście trzeba tutaj pokombinować z pazurami i prezentuje się to tak po włożeniu figurki. No ale jeszcze mamy tutaj taką szybkę w kolorze fioletowym, ładny kolor, fajnie się to też prezentuje, no i ma taką osłonkę jakby na froncie Czarna Pantera. Tak prezentuje się mech, a my lecimy z figiem. Gdy tylko zobaczyłem sety z mechami marvelowskimi, z nowymi bohaterami z Marvela, od razu wiedziałem, że Czarna Pantera będzie mi się podobała najmniej. Oczywiście kupujemy zestawy dla figurek, te zestawy konkretne dla figurek. No i Czarna Pantera jest najmniej interesująca. Po pierwsze, standardowy fig. I po drugie, to nie ma zadrukowanych nóżek, gdzie ten kostium powinien być jednolity. Wspominałem o tym już w innych recenzjach, gdzie Czarna Pantera się pojawiała, że właśnie miałem ten sam problem, że jeżeli chodzi o torsik, który wygląda
ciekawie jest fajnie odwzorowany. Jeżeli chodzi o jego tutaj główkę, również bardzo ładny nadruk i to wszystko fajnie wygląda. Z tyłu mamy kontynuację i na głowie, i na pleckach. Niestety nie jest to pociągnięte, jeżeli chodzi o nóżki. No i tutaj będzie jakby minusik. Co jest plusem do tego setu, to jest to, że dostajemy również dodatkową główkę i możemy sobie zamienić główkę Czarnej Pantery tutaj na głowę króla Czali i zamiennie możemy bawić się bądź Czarną Panterą w pełnym kostiumie, bądź Czarną Panterą bez maski. To jest zdecydowany plusik, a główka taka standardowa, do tego włoski. Tak prezentuje się figurkę. No dobra, Czarna Pantera prezentuje się w ten oto sposób. Czarna Pantera oraz jej mech. Co wy sądzicie na temat tego setu? Jak dla mnie z trzech mechów jest to zestaw najsłabszy. Aczkolwiek sam mech nie wygląda źle, jest całkiem ciekawy. Minusem są tutaj oczywiście te stopy, które dla mnie są za wąskie i nie pasują troszeczkę do tych wielkich łap, które tutaj są użyte w tym zestawie. Figurka również nie urywa, no ale tak to się prezentuje. Macie już tego mecha, czy może zamierzać kupić, albo w ogóle nie zwrócicie na niego uwagi. Dajcie znać w komentarzach. Ja widzę się z Wami już całkiem niebawo. Pamiętajcie o subskrypcji. I cóż, widzimy się niedługo.